Zanim zaczniemy, mogę wam powiedzieć, że ten odcinek był nagrywany jeszcze przed live'em, więc część rzeczy już z tego odcinka mogliście widzieć, co nie zmienia faktu, że tu naprawdę dużo ciekawostek możecie się dowiedzieć. Zapraszam na jeden z mega odcinków. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. No dzisiaj to już nie ma mowy, musimy się zająć tym, czym mieliśmy się zająć w ostatnim odcinku. Witam was tutaj, cześć, Ciąsąż. I zapraszam was już na kolejny odcinek z City Skylines, PlayStation 4, Kraina, Tornad. Tak, dokładnie, a o czym nie mówiłem przed chwilą? A o tym, iż no mamy tutaj tą dzielnicę. I ja dzisiaj, teraz, w tym momencie, to jest pierwsza rzecz, jaką w dzisiejszym odcinku zrobimy. To, czy będzie coś innego, zależy tylko i wyłącznie, jak szybko się uwinę stąd. Czytałem wasze komentarze, odpowiadałem w miarę na bieżąco na nie. Nie widziałem opinii na temat naszej nowej ulicy modowanej. Nie wiem, może wam się nie podobała. Jak coś, to napiszcie mi w komentarzach. Natomiast co najciekawsze, to tak. Pomysł z ulicami nazw miast w jednej z dzielnic jest bardzo dobry i na pewno go wprowadzimy, tylko nie wiem jeszcze w jakiej dzielnicy. Swanego, to nie jest dzielnica, a to powinna być dzielnica. To oznacza, że to może być ta właśnie dzielnica. A ponieważ przede mną jest godzina 19, a ponieważ dzisiaj były huczne strajki, to chciałbym obejrzeć sobie to co się dzieje o godzinie 19, no może o 19.30 również. Jeszcze nie wiem, zobaczę. Ale jak się będę grać już dużo, to wtedy mogę przypadkiem przegapić ten kolejny punkt. Natomiast co nie zmienia faktu, że musimy ponazywać sobie właśnie w ten sposób nazwy. Teraz zajmę się do tego i jedyne co faktycznie będziemy robić jeszcze przed tamtą dzielnicą, to trochę powiększymy sobie tą dzielnicę. Ale powiększymy, mam na myśli tutaj, że tu damy trochę mieszkań, ponazywamy te ulice i od razu bierzemy się za tą część. Co tego, tak jak mówiłem, Wszystkich Świętych się zbliża, nie wiem kiedy będą Wszystkich Świętych z odcinkami tymi, no ale zobaczymy. Swoją drogą, tak się teraz ostatnio zastanowiłem, bo skoro mamy tu taką piękną linię, o tą, to jest idealne miejsce na jakąś linię bombajową, co nie? Czyli no, gdyby ta linia bombajowa jeszcze jakoś wjechała tutaj nam w tą dzielnicę. Ale ponieważ trolejbusy bombaje, będziemy się bić, no to chyba niestety tego nie zrobimy. Ja puszczę tu taką linię bombajową, żeby nie było. Nie myślę, że nie. Ale ona będzie trochę w inny sposób działać. Ona tu później sobie też pojedzie gdzieś prosto. A to jak będzie ona wyglądać w całości, w całej krasie, to będziemy już patrzeć później. Bo na pewno jakaś jedna linia, o, to byłaby nawet chyba dobra ta. Jakby ona stąd połączyła się i tu wjechała i się ciągnęła dalej. Dobra. To brzmi jak plan. Dobrze, tak czy siak. Przechodzimy do działania, bo na moim zegarku jest 18.55. Swoją drogą przypominam o zmianie czasu. Czy zmieniliście już swoje wszystkie zegarki? Ja chyba już zmieniłem wszędzie. Poza PSP, PS Vita i PlayStation 3. Tak, tam nie zmieniłem. Ale w aparacie, kamerze i dronie już to zrobiłem, więc... Co najważniejsze, aktualnie zostało już pozmieniane.
No i proszę bardzo, mamy tutaj taką dzielnicę, to mi się bardzo podoba. Tu jest przyszłościowa już ulica jak coś. Ona będzie wypoziomowana do jednego poziomu, ale żebym nie zapomniał o tym, jak to ma wyglądać. Z takim pasem bambajowym, sądzę, że to będzie jakaś też odmiana. Taki pas bambajowy w teorii jest tutaj, ale on nie jest do końca tak zrobiony, tak jakby mi idealnie tutaj pasowało. Właśnie ja tutaj chcę wprowadzać właśnie jakieś takie nowe drogi tramwajowe, bo wiemy, jak to normalnie jest, tylko jeden typ. A jak mamy tutaj coś takiego, co się tak, ta aleja, ja ją na pewno wydłużę gdzieś dalej. Tylko ją trzeba wypoziomować, bo widzimy, o tutaj coś podchodzi do góry, tu lekko w tą, trochę w tą. No tak czy siak, jest to wielka aleja, wygląda pięknie, sądzę, że będzie idealnie pasować na jakieś korki większe. O, tutaj ten tramwaj nie skręcił, to nie wiem czemu. Gdzie ty jedziesz? A, zawraca sobie. No tak, no to nawet mają taką możliwość zawracania i w ogóle. No jest to według mnie coś ciekawego. Słynnego tutaj byśmy dodali drzewka. No to jak będą zjeżdżać, to będą... Albo... Możemy przecież tutaj na bogato zrobić. Proszę bardzo. Macie do wyboru. Dwa pasy. Niech wybierają sobie, które tędy będą chcieli zjeżdżać. Jak coś, to niech mają. Tak, w ogóle wydaje mi się, że tutaj jakieś straszne korki się dają znikąd. Ale to pewnie dlatego, że większość pojazdów chce jechać tutaj i tu są małe skrzyżowania i tak to wygląda. No tak czy siak, poustawiam trochę budynków, mamy nasze ulubione tutaj biokopułę, parę budynków edukacyjnych i nasza nowa linia bambajowa i jedzie tędy. Jest Lubiana, to mało powiedziane. Mieszkańcy polubili takie szybkie połączenie transportowe bezpośrednio z handlem, a dobrze wiemy, że im tu brakuje tego metra. Tego na razie im tutaj nie wprowadzimy, tak? Bo najlepszym przykładem tego jest ta linia autobusowa, która jeździ na maksa i jest wykorzystywana na maksa. A jeżeli komuś to jeszcze nie przemawia, no to jak sobie wejdziemy w ekonomię, swanego to możemy sobie obniżyć. W sumie wszystkie możemy tu sobie poschodzić do 9%. Jak sobie zejdziemy tutaj na ekonomię, do przychodów i do komunikacji miejskiej, przypadzą. To trolejbusy prawie 1000, no wiadomo, tramwaje najlepsze są i tak, były 1800. Nawet metro całkiem nieźle zarabia, ale metro to ma w porównaniu z tym trolejbusem, tą jedną linią, to i tak znikome chyba z tego, co mi się wydaje, użycie. Chociaż 220 osób, no to już całkiem. Nawet 100 osób idzie jednym tutaj składem metra. No to dobrze, bardzo mnie to cieszy. Teraz ta stacja będzie się tutaj bardziej rozwinie. Ponieważ tutaj stawiamy park. No i to będzie też forma kolejnego timelapse'a. Tak, wiem, że jednej sobie tam się nie podobało. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze ciebie przekonać. Natomiast tak, tak jak mówiłem, tu będzie nasz... jego próżnią, nie mamy spokojnie krematorium w naszym mieście. My to sobie tutaj przeniesiemy w postaci... W sensie tak, te wszystkie budynki, które tutaj stoją, czy jakieś elektrownie i tak dalej, inne rzeczy, one tu nie są niezbędne na miejscu. No może niekoniecznie to koniecznie by tu może gdzieś zostało, ale jakoś to tak schowamy, bo to jest budynek dosyć wysoki, a może tutaj właśnie w jakichś tych rejonach by się udało go schować. Bo wiadomo, musimy mieć to w miarę w centrum też mimo wszystko. Dobrze, zobaczymy, na razie najpierw parkiem się zajmijmy, aby to nam działo. Swojego, jak tam połowy ryb, tutaj, właśnie, zobaczmy jak tam, nie to, tylko jak zyski z ryb. Bo to jest co innego. Wow! Ej, to ja już wiem skąd mamy tyle pieniędzy. Przemysł rybołówstwo i nasze fabryki tutaj na ryby. 20 tysięcy! To ja już wiem skąd mamy te 20 tysięcy przychodów znikąd. To by tłumaczyło wiele, bo tak nagle prawie milion nam się pojawi tej pieniędzy, co nie? Właśnie, ostatnia rzecz jeszcze przed timelapsem sobie zetknijmy. Jak tam nasze cele? Milion, no blisko jesteśmy, 777 osób, maksymalna długość życia i maksymalna populacja, w sensie minimalna to jest 150 tysięcy, no do tego będziemy długo iść. I miejmy nadzieję, że uda mi się to wciągnąć ich tutaj wszystkich. Tak? No zobaczymy. Czy oni wszyscy czekają na ten bambaj? Gdzie on jedzie? A, do tej dzielnicy. No to jednak ludzie korzystają. Może dzięki temu, że tu jest taka piękna pętla bambajowa. Kto wie? Lecimy z timelapsem.
No i proszę bardzo, mamy zarysowane mniej więcej, jak będzie wyglądać park. A teraz już bez tych pauz i timelapsów i tak dalej, przepraszam, zajmiemy się najważniejszą częścią, czyli parkami, drzewkami i tak dalej. Po pierwsze, jedyna zaplanowana rzecz, jaką tutaj muszę zrobić, to jest w tym rejonie las. Ja go zrobię teraz z wami już za chwilę. Akurat mi wyskoczyła pewna rzecz, więc musiałem szybko coś zrobić, jeszcze w Skylinesach, więc proszę bardzo, mamy tutaj taki piękny las, on jest, różne drzewa tutaj starałem się posadzić, więc wygląda jak wygląda, miejmy nadzieję, że całkiem, no i co, o, jedno wyjście niepotrzebne. Tak, dodałem wszystkie ścieżki i teraz z wami tutaj pododaję całą tę już główną część tego parku. Co ciekawe, tutaj nie wiem, czy widzieliście wszystkie ścieżki, to jest fajne przejście, takie górne. Nie wiem, czy ktoś z niego będzie w przyszłości korzystać. O, widzę, że ktoś jest zainteresowany. Z tego pewnie będzie dużo osób, bo to jest takie dojście bardziej na zasadzie. I chętnie bym też zrobił jakiś tak, bo on, ten park tutaj się też będzie dalej ciągnąć. Co nie? Ale to chyba zrobię już na zasadzie jakiegoś kolejnego timelapsa czy coś, bo nie wiadomo. Swoją drogą, nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo zmywarka pracuje. To jest restauracja na Pomoście, która daje nam niesamowitą funkcję. Przenosi nam prąd z jednej strony na drugą stronę. Więc jak coś, takie małe budynki, które wydaje się, że nie mają dużego znaczenia, a jednak mają. Proszę bardzo. Dobrze, no to tak, chyba nie będę tutaj dalej przedłużać. No jest dosyć duży popyt na mieszkania, ale nie jestem w stanie teraz się nim zadowolić. To tak, pierwsze, jakie budynki tutaj możemy postawiać. Tak jak widzieliście, tutaj sobie zrobiłem takie zejście na dół. I to idealnie nam tutaj, swoją drogą, czy możemy postawić inne parki? Możemy. Może kiedyś tutaj jakieś inne parki też poustawiam, zobaczymy. To sobie postawmy tak, mole parkowe. Proszę bardzo, ja bym je odsunął. O, widzicie jak się odsuwa. Jest to nieludzki sposób. No ale dobra. Takie molo, proszę bardzo. Drugi tutaj będzie punkt ten połowowy. I jego też trzeba odsunąć. Dobra. I ładnie teraz tutaj jest zejściem. I tutaj takie na górze, to będzie też drugi taki punkt widokowy. Już właściwie, no dobra. Ogólnie całkiem nieźle. No i tu mamy takie kolejne miejsce, czyli jakieś takie molo parkowe, tak jak mówiłem przed chwilą. Dajmy sobie jedno tu i jedno tu, tak trochę dalej oddalone. No i te małe mola parkowe. A, bo to jest jedno i drugie, tak? Czekaj, to jest mola parkowe 1, mola parkowe 2. Tak, bo oni tutaj dodali dużo takich obiektów, które nie mają nazw szczególnie. Tak samo jak jest toaleta 1. Ale toaleta 2 nigdy się nie pojawi na Skylines PlayStation 4. Niestety, szkoda. Szkoda bardzo. Bo to by potrzebowało opcji modowania. Zastanawiam się, ciekawe, czy na PlayStation 5, bo z tego co słyszałem, pojawi się na PlayStation 5 Skylinesy. Będą, większość gier będzie po prostu real. Będzie można odpalić tak samo. Natomiast ciekawe, czy
dałoby się modować to jakoś w sensowny sposób. Dobrze, tak jak widzieliście, tutaj postawiłem plac zabaw. Wstawmy moje ulubione miejsce, czyli HGW skacze tu. I byśmy sobie to postawili tak. To jest idealne miejsce tu pośrodku na coś takiego. I chyba tego nikt mi nie podważy. Zastanawiam się, ile już ludzi z tego kładku korzysta. A tu nawet jeszcze nie ma drzewek w ogóle czegokolwiek. No ciekawe. Dalej, punkt naszego informacyjny. Co gdzie jest? No to musi być koniecznie jeden przy środku. Jeden bym tutaj w lesie też jakiś postawił. Bo tu w lesie też jest dosyć dużo ścieżek. Więc gdybyśmy może go sobie tak tutaj schowali. O, dobra. I tutaj od tej strony też można by było w sumie postawić taki z jeden. Tutaj, tu nie jest za miejsce, jakbyśmy ten sobie postawili i obok zaraz toaletę. Tak, bo toalety też muszą być w jakichś różnych tam odstępach. Wiadomo, żeby mogli oni, normalnie ludzie sobie dojść do tej toalety, co nie? Także, tak. Takie, najpierw bym poustawił te duże obiekty, a później te małe. Dobra, to sobie najpierw postawmy faktycznie HGW skacze tu. To może być gdzieś w tym rejonie. Dobra. No i takie obiekty, to tak, na pewno jeden taki tutaj bym postawił. Tutaj drugi taki plac, ten zwykły, on tu się nam zmieści. Dobra. No i tu plac zabaw. Jakiś koniecznie też trzeba byłoby wstawić. On tu tam się też powinien zmieścić, dobra. Od drugiej strony jak niekoniecznie się już zmieści, ale postawimy sobie na razie pierwszą kafejkę, która będzie skierowana w tą stronę do naszego tego okrągłej części. No i powiem wam, ogólnie z tego parku dużo ludzi korzysta z tego spajęta. Zobaczmy sobie. Tak, ja podniosłem ceny biletów, a oni cały czas przychodzą. No, podnieśmy sobie jeszcze trochę, bo za chwilę to będzie tutaj naprawdę dużo atrakcji. No i tak, czy więcej tych atrakcji wodnych by się tu przydało? Możemy jeszcze z jakiś postawić tutaj. Pytanie, czy oni sobie tutaj dojdą. Miejmy nadzieję, że tak. Dojdą, to dobrze. No i tak, tu jest też idealne miejsce na coś takiego, tylko tu sobie postawimy takie małe molo. No, bo to będzie takie bardziej schowane, proszę bardzo. No i tutaj na razie w tym rejonie bym sobie poustawił jakieś już ogólne obiekty. Czyli tak, tutaj ewidentnie widzę postawienie właśnie tego placu, tutaj, i punkt kafejkowy. Taki po prostu top kafejki, bulwary warszawskie pływające i tak dalej. No, kto wie, cuda nie widy i tak dalej. Tu można by właściwie postawić, bo tu jest tyle miejsca, że spokojnie one się wszystkie zmieszczą. A i będzie to ładnie wyglądać i będzie dużo ludzi przychodzić i wydawać pieniądze. Tym bardziej, że w City Skylines pandemia koronawirusa jest tylko i wyłącznie w niektórych miejscach w mieście. Da się to powyłączać w odpowiedni sposób, oczywiście budując miasto. Da się zrobić, żeby pandemia nie była w całym mieście. I wtedy możemy sobie pozostawić lokale gastronomiczne otwarte. Więc proszę bardzo. Dalej, jak jest coś takiego, to obok zaraz gdzieś musi być toaleta. Więc my sobie tutaj postawimy podwójny komplet toalet. Jedna tutaj i druga tutaj, bo jestem przekonany, że mogą być one dosyć nieźle używane przy takiej gastronomii. No i co my tu jeszcze mamy dalej? No to tak, kafejki, to ja kafejek bym oczywiście więcej poustawiał. Tylko kafejki się dosyć trudno stawia, chyba żeby mi się tu zmieściło. Okej. Okay. Tak jak mi się tutaj zmieści, to dosyć ładnie wejdzie. Czekaj, wiesz co, my tu sobie ją cofniemy trochę, o, do tego stopnia. Tu sobie wstawimy drugą, ale to już jest co innego. No, taka fajka też nieźle wygląda. Co tego, według mnie bardzo mi się podoba to połączenie właśnie tutaj takich tych zejść na dół z taką kamienistą drogą, w sensie taką gruntową, i dojście na górę to już jest takie normalne. To wydaje mi się, że to może być całkiem ciekawe dojście. I z tego widzimy, że ludzie korzystają z tego już, więc nie jest całkiem nieźle. Tu sobie dajmy takie może połączenie. O, proszę bardzo. Co my tu jeszcze moglibyśmy poustawiać im? No jak mówiłem, te kafejki. O, po tej stronie na przykład kafejek w ogóle nie ma. A to jest niedobra nowina, bo wiadomo, oni nie będą żyć spokojnie, jeżeli nie będą mieli gdzie się wyszaleć. I tak jest teraz też w aktualnej sytuacji pandemicznej. Jeżeli ludzie nie będą mieli się gdzie wyszaleć, to naprawdę będą się złe rzeczy dziać. Tutaj na pewno też sobie postawimy jeszcze z jedną kafejkę. Zresztą to widać z takiej kobiety.
Nie mówię, że to są złe rzeczy, czy coś, ale jestem przekonany, że co najmniej część osób po prostu musi się gdzieś wyszaleć, a to jest idealne miejsce. Nie powiem, że nie, bo ja sam tam jestem też na nich tutaj. Głównie latam do Donem, no ale. Ale to jest też czysta przyjemność, tak? Jakby nie patrzeć. Dobrze, tu sobie teraz już takie poustawiamy właściwie pouzupełniacze. Tutaj jest trochę puściej, to tu sobie zmienimy jakiś tam las może. Właśnie z takimi różnymi tam obiektami. Tu jest plac zabaw. Hania skacze, no jest blisko dosyć, Hania skacze. No to tutaj chyba już więcej nie będziemy nic dostawiać. Tak, no poza takimi oczywiście obiektami. Tak, o, tutaj jest jeden taki, tu jeszcze bym stawił sobie taki jeden. I no całkiem, całkiem. Oczywiście w lesie też będzie trzeba poustawiać takich altanek parę. Zwłaszcza po tej stronie. O, tak. I tutaj w sumie jakby mi się udało. Zobaczymy, mam tutaj dwa obiekty, które bym stawił. I widzę, że chyba obydwa mi tu wejdą. Pierwsze to jest kafejka w lesie. To brzmi co najmniej nieźle, co nie? I kafejka w lesie spokojnie mi tu weszła. A drugi to jest plac zabaw. Jako taka ścieżka dydaktyczna. I to też jest całkowicie normalne, zresztą jak wiemy. Więc proszę bardzo, jest w lesie. Wspomnę, zobaczcie, tutaj te nasze lasy też całkiem nieźle wyciągnęły z tego przemysłu, że nam tutaj te zanieczyszczenia nie dochodzą do miasta dzięki temu lasowi. To też jest bardzo dobra nowina. Dobra, no i to wygląda jak wygląda. Tu jeszcze muszę coś postawić na dole, czekajcie. Możemy sobie coś takiego postawić może, o. No, wygląda to tragicznie, to sobie postawimy to tutaj, w tej kondygnacji. No i to już jest lepiej. Dobrze, na razie to tyle. Ja zaraz tutaj zajmę się tą drugą częścią, ale na razie najpierw musimy jakoś tutaj jeszcze drzewka porobić. Więc lecimy dalej. No i teraz jeszcze dokończenie tutaj tego naszego całego parku. Jak tam się robi noc, to już zrobię pauzę. Budującym napięcie. Tu sobie zrobimy takie nasze miejsce. Tak, tu zrobimy taką ścianę. Oj, ładnie się odbija od niej słońce. Na razie niekoniecznie mi się ona bardzo tutaj podoba, ale jakby coś jest, więc no cóż. No mam, postawiamy sobie nasze atrakcje wodne. Jak widzicie, tutaj nasz park się trochę przesunął i jeszcze dalej się ciągnie. Co według mnie jest dobrą nowiną. I tak, po tej stronie to już jest wszystko. Po tej drugiej jeszcze jest tutaj. Jak widzicie, tutaj pod mostem teraz mamy nasz park się ciągnie. Bo stwierdziłem, że tutaj jest idealne przejście, żeby tutaj nasz park jeszcze właśnie dociągnąć, zakończyć w ogóle. I na razie tutaj nie mamy żadnych ludzi, mieszkańców i tak dalej. Głównie tego, że jeśli nie będą tu atrakcji, to po co oni by tu mieli przyjść. Więc dlatego ich tutaj też po prostu nie ma. Ale jakim zaraz tutaj właśnie postawimy sobie takie atrakcje, pyk, myk, cyk, i tutaj nawet bym powiedział, że kafejki nad wodą to jest mało powiedziane dobra rzecz, bo tutaj akurat właśnie idealnie one się zmieszczą. Tu jeszcze jak będą drzewka, to wiadomo, to oni tutaj też będą przychodzić, no ale tak czy siak, dobra, to sobie w ten sposób poustawiamy i żeby nam to tak tragicznie nie wyglądało, że nam tutaj to się stacza. O, dobra. No i powiedzmy, że nie jest źle.
Tutaj pod tym możemy nawet sobie zrobić takie właśnie, żeby trochę się bardziej zapadało. Włącznie z tym. O, dobra. Przepraszam. I co najciekawsze tutaj, oczywiście musimy jakiegoś toitoja tutaj gdzieś balnąć, więc... Ojejku, coś mnie naprawdę wzięło. Nie, spokojnie, nic wielkiego. Dobra. Tutaj, tutaj i... No tu też bym postawił, proszę bardzo, więc dobra, to całkiem ładnie. Muszę patrzeć na zegarek, bo ja jestem tutaj w trakcie tych godzinach, których mi tutaj nie powinno być, no ale no cóż. Niektóre zdalne części tak wyglądają. Dobra. W sensie, no godzinka przerwy, no to wiecie. Jak tu nie skorzystać? Chyba, że tu by nam się zmieścił, aby się zmieścił, plac zabaw. To sobie postawmy tutaj plac zabaw. No, wygląda trochę napafałdowany, ale już trudno, ujdzie. Ujdzie w praniu. Tu sobie zrobimy taką altankę schowaną na górze. Tak, te tunele to są właśnie przejścia pod naszymi tutaj tymi atrakcjami, które pływają i nam zbierają ryby, z których zarabiamy grube miliony, jak się okazało w ostatnim odcinku. Także, no tak. Czy tutaj coś jeszcze mamy do postawienia? Chyba już nie. Nie, tu się tam już tutaj nic nie zmieści. Niestety. Tutaj się za to jeszcze coś może zmieścić. Tak, tutaj ewidentnie bym widział miejsce na plac zabaw, ale widzę, że on by nie widział siebie tutaj. Szkoda. To jest niebezpieczne miejsce na plac zabaw, ale... chyba, że HGW... nie, tutaj się nie zmieści HGW. Skaczemy z HGW. Tutaj chyba też się zbytnio nie będzie chciało zmieścić nasze... Skaczemy z HGW. Szkoda, szkoda. Dobra, to może... W takim razie, skoro ty to się nie chce zmieścić, to kafejki. Kafejki się zawsze mieszczą, więc w sensie zawsze, nie zawsze też, ale na pewno częściej niż się nie mieszczą, niż inne obiekty, te na pewno większe. No i tu byśmy sobie postawili taki obiekt, proszę bardzo, ładny, na skraju tutaj, właściwie podniesiony dosyć bardzo. Dobra. No i tu możemy sobie postawić taką altankę już właściwie wyjętą przy pętli bambajowej i jedną w pętli bambajowej. To jako taka atrakcja dla naszych mieszkańców może być. A czemu by nie? No ale tutaj sobie też w jedną walniemy. Chociaż czekaj, tu byśmy sobie walnęli może jeszcze tą zieloną i jeszcze ją jakoś udekorujemy później drzewkami, żeby nam tutaj tak nie chowała się aż tak bardzo, jak to robi teraz. O, i tu widzę, że to będzie problem. To będzie duży problem, czy mały problem? Zaraz zobaczymy. Okej, okay, tutaj się zmieścisz i tu nie będzie źle. Dobra, to tyle. A ja zajmę się teraz rzeczą najbardziej ciekawą. Czyli zrobieniem drzewek. Nie wiem zresztą, czy teraz, czy później, ale tak czy siak. Widzimy się już na sam koniec odcinka.
No i witam was tutaj po przerwie w naszym padku. No powiem wam, takie kolotki to dawno już nie było w moich miastach. No nie powiecie mi, że długo nie siedziałem. Tak, to jest spalona część, więc ona jeszcze się tutaj musi odrodzić po części. Ale jak sobie dojdziemy dalej, to tu mamy czerwone drzewka. Później takie purpurowe, różowe. Tutaj są takie właśnie te czerwonawe. Fioletowe, jasny, zielony bambus, proszę bardzo. Tutaj kto nie skacze z Hanią. Dalej, co my tu mamy? No różne kolorki, tak? I co sądzicie o tych kamieniach w wodzie? Czyli to są posągi, tak? To jest jeden z wielkich głazów w wodzie. Co o nim sądzicie? Czy to jest dobry pomysł, żeby coś takiego stawić w wodę i tutaj taką jakąś rzecz, żeby się działa w wodzie, czy nie? Napiszcie mi w komentarzach. No wygląda to co najmniej ciekawie. Tu mamy już taki inny kolor, tak? Tutaj jest zrośnięta nasza skarpa zielona. Bardzo to ładnie wygląda. Bambusów dużo posadziłem. Bambus tutaj jest głównie jako taki płot, który tutaj nam właśnie odcina. Tutaj też jest, jakby ktoś jeszcze nie pamiętał. No i tu mamy wieżę. Ona bardzo ładnie tutaj nam się schowała w środku tego wszystkiego. No ale tak czy siak. No i tutaj to się nam tutaj chowa. Się tu ciągnie i ten bambus. No i te kółeczko to jest moje ulubione. Tutaj jest na kształt szachownicy, jak zobaczycie, fioletowy. Z tym odurzowym udało mi się tutaj poukładać. No i tutaj ta druga część z naszymi mega kafejkami. Tu jest ten nasz las schowany i tak, co do lasów. Lasów jest trochę więcej i dodałem tutaj, bo naszej nieczystości z przemysłu nie dochodziły do mieszkańców i bardzo dobrze tutaj ten nasz las to wszystko w całości tłumi. Tak samo pojawiły się lasy dookoła naszej autostrady, aby wyciszyć go w jak najlepszym stopniu. Jak widzicie, lasy się pojawiły po jednej, po drugiej stronie w miejscach, gdzie spokojnie by się tutaj pomieściły. I to się aż ciągnie do tej części, gdzie mamy tutaj park. To jest ciekawe. Tutaj dodaliśmy tak naszą tą pętlę. No i tutaj od drugiej strony mamy nasz park. Tutaj głównie są inne drzewka, takie właśnie jasno-zielone. One zmieniają porę roku. Tak wyglądają trochę jak właśnie jakby była jesień i tak dalej. I tu dodałem przed chwilą nową ścieżkę dla pieszych. Taki most, żeby mogliby coś sobie przejść. Tędy i tu proszę bardzo, wydoszli sobie do tej części. Czy będą korzystać z niej? Zobaczymy. Zobaczmy. Tak, korzystają. Ale na pewno więcej osób korzysta z tej ścieżki po drugiej stronie. Która tu jest zakrętem i też się mieści i się ciągnie z tą częścią. Tutaj po drugiej stronie, tak jak możecie się domyślać, też są drzewka. I też się to wszystko ładnie tutaj głównie jest zielone. Tu jest trochę właśnie do tego czerwonego sobie taki chciałem zrobić. Tu jest różowy. Ten różowy bardzo ładnie wygląda, mi się podoba. No i dalej taki zielony tutaj pochowany. Tu jest nawet z jednym kamieniem takim wymyśliłem sobie. Także tak, wygląda to naprawdę całkiem nieźle. Co sądzicie o parku, to mi już napiszecie w komentarzach, tak? Ja więcej w ten sposób się nie domyślę. No i co? Teraz najlepsze na koniec. Czyli ile osób z naszego parku korzysta? 156 osób odwiedza, ale najlepsze są zarobki. Ja przed chwilą podniosłem ceny, więc to się na żywo zmienia, ale zarabiamy solidny 1000 prawie że. Więc ja jeszcze pociągnę tutaj trochę. Będziemy oczywiście patrzeć. Nazwa dla naszego parku, piszcie w komentarzach jak coś. I jeszcze jedna rzecz, jaka się zmieniła. Tutaj też zasadziłem trochę drzewek dookoła. To jest ta dzielnica, tutaj jest naszymi polskimi nazwami miast. Nie wiem, czy już o tym mówiłem. Jak coś, tutaj są różne nazwy. Tutaj jest Aleja Gdyni, tak, ulica Wrocławska, ulica Modlińska. Modlińska nas tutaj ciągnie, mamy ulica Wisła. Jeżeli macie pomysł, nowe miasto, jeżeli macie pomysł, jak ponazywać te ulice, aleje i tak dalej, piszcie mi w komentarzach. To my na przykład Aleję Warszawską, która się tutaj ciągnie, a co najciekawsze, tu mamy Aleję Krakowską i Aleja Krakowska się tutaj ciągnie i na Alei Krakowskiej, możecie mi wierzyć lub nie, jeździ tramwaj linii 9 Aleja Krakowska. Jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, to jest właśnie parku i jedź Aleja Krakowska. No i tu mamy, proszę bardzo, coś takiego. No i to też będzie Aleja Warszawska. Most Warszawski. Ale tak czy siak, to już dałem po odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Niestety się zrobiła noc. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny materiał, to kliknijcie swój ten dziwny dzwoneczek, aby ich na pewno nie przegapić. No i co dłużej mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Nie wiem, czym będziemy się zajmować w kolejnym odcinku. Najprawdopodobniej popytem. I może jakoś sobie porozwijamy trochę ten cmentarz, bo to będzie na wszystkich świętych chyba właściwie już ten odcinek, więc tak się to będzie wyglądać. Do zobaczenia. Cześć!